Cześć, moi drodzy, z kolejnym odcinku z Random. Dzisiaj będziemy grać w grę Super Hot. Aktualnie zresetowałem całą grę, tam wszystkie levele, żeby pokazać wam od początku, jak ta gra wygląda. Nie przeszłem za dużo, przeszłem może jakieś 4-5 pierwszych poziomów, więc też przejdę tyle na odcinku. I chciałem wam pokazać tą grę. Jest to gra zrobiona przez polskie studio. Nie pamiętam już, jak się nazywa, chyba też Super Hot Studios. I tutaj mamy wiadomość od kogoś. Ostatnio właśnie myślałem, że to wiecie, że to samo odpiszę, to trzeba na klawiaturze coś niby pisać, żeby to pisało. What are you talking about? Jest tutaj jakaś gra super hody, takie inne, nie? Jakieś kraki. A mówię, żeby jak to się nazywa, nie piracić w necie, nie? A sami haki nam do gier wysyłają. Kraki. Okej. Okej. Więc się pobiera nam tutaj. I tak, fajnie wygląda to menu, bo to jest takie, jakby się nazywa tutaj, jakby na kompie i dźwięki komputera są w tle. No ale Super Hot to jest gra, w której czas się rusza, tak naprawdę głównie jak ty się ruszasz. Znaczy jak stoimy, to jest taki strasznie do minimalnego poziomu spowolniony czas, że kurde. Wszystko jest tak powolne, jeszcze włącząc właśnie Super Hot. I kupiłem sobie wczoraj, miałem na Steamie kasy dużo, to sobie kupiłem Super Hot, ponieważ kiedyś grałem w demo w 2013 roku, jak to ta firma zrobiła to demo i to było jakieś 5-10-minutowe demo. I właśnie teraz wreszcie po 2 latach wypuścili pełną wersję na Steam. O, widzicie? Czas się. Jest tylko wtedy, kiedy. Dobra. Nie udało się na początku. I to widzicie? Super Hot zawsze mówi. I jak przejdziemy jakiś poziom, to wtedy pokazuje nam w normalnej prędkości, jak nam się to udało. To po prostu wycina jakby te momenty, kiedy my stoimy w miejscu. Wtedy, jak to się nazywa, pokazuje to nam, jak się ruszamy. Nam to może zająć 10 minut, a tutaj pokaże nam to na przykład w kilka sekund. I właśnie trzeba kliknąć lewy przycisk myszki, żeby grać. Można też zaploadować nasze najlepsze akcje na Killstagram. To jest jak Instagram, tylko że z momentami, jak zabijaliśmy ich. I jak to się nazywa? Próbowałem już, jak to się nazywa, wrzucić, ale jakiś błąd mi zawsze wyskakuje. No nie, no chciałem go trafić. O, dobra. Dobra. Gra jest fajna, znaczy czasem jest trudna, bo trzeba się namyśleć, jak dokładnie ich rozwalić, żeby nas nie zabili. Ale można jakoś to ogarnąć po jakimś czasie. Gra nie jest aż tak trudna, znaczy jest całkiem trudna. Jeżeli czasem nie będziecie ogarniać, czasem trzeba naprawdę się namyśleć, widzicie, jakoś wymierzyć ten czas cały, żeby się kiedy się ruszać, kiedy się nie ruszać. Teraz patrzę, które. Dobra, widzicie? O, akurat dostałem, jak to się nazywa. Osiągnięcie, widzę. Dobra. Rozwaliliśmy ich. Właśnie niektóre są fajne momenty, bo to jest jakaś historia cała tutaj. I właśnie tam potem będzie jakaś misja, że jakieś sprawy do załatwienia i takie inne. Odcinek nie będzie długi, ponieważ to jest tylko odcinek. Tu trzeba rzucić gnata. Ostrzelić tego typa, po prostu. Widzieliście to? Dobra.
Rozwaliliśmy, widzę, że ktoś ogląda teraz jak gram. Ponieważ jak chcecie oglądać jak gram w jakieś gry na Steamie, to możecie po prostu, jak macie mnie w znajomo, możecie wbić i oglądać, ponieważ ustawiłem to na publiczne, że nie ma problemu, żebyście oglądali to. Więc tak, gra jest fajna, mam powiem, kosztuje jakieś 23 € na Steamie. I można się pobawić, wiecie? Można się pobawić. Pamiętam, ten typ właśnie miał gnata. Bo ja wczoraj pamiętam, tutaj gdzieś doszłem. O nie! Dobra. Hot. Gra wciąga wam, powiem. Wczoraj tylko grałem krótko, dlatego nie jakoś nie przeszłem jakoś dużo poziomów, ponieważ nie miałem zbyt czasu, żeby wczoraj grać. Bo grałem, nie wiem, 11 minut, coś takiego dopiero w to. I tutaj ktoś się nam wpił do gry, jakiś haker nas zhakerował. I teraz what się dzieje? Motherfucker. Wyrzuciło nas z gry. Musimy odpisać. Jak się nam podobało? Dziwne, że do nas napisał akurat, jak to się nazywa. Jak nas wyrzuciło, nie? Fajnie, że tu jak się klika coś na klawiaturze, to dopiero pisze, nie? Można się wczuć. I klikasz jeden przycisk, to całe zdanie wyskakuje. No. Glitch. Jeszcze pokażę wam jakieś dwa poziomy i skończymy sobie odcinek. Dojdziemy tam, gdzie ja wczoraj skończyłem, to nie wiem, teraz jakoś szybciej, jak to się nazywa. O, update do Super Hot. I tak. Kupujcie grę, jeżeli lubicie takie style. Gra nie jest jakoś tam, wiecie, graficznie jakoś zaawansowana, nie ma jakiejś super historii, ale jest zajebista. No i co teraz? Suko, pamiętam. No nie! Teraz stąd ty wyjdzie. No nie. Czy tak to się robi? Ło. Zagrożenie było. Co to? Za kogo ty się uważasz? Jesteś super dziwny, wiesz? Nie wiem czemu super hot, może dlatego, że wrogowie nas są czerwoni, że to jakaś. Nie, trochę nazwa nie ma sensu, wam powiem. Super hot. Jedyne co może być gorące to kolor ich. Nie jestem gay. Tu chyba teraz będzie ta. Wrong place, nigga. The fuck you mean, nigga? Dobra. Tu pamiętam tą misję wczoraj. Fajnie ten poziom przeszło. O ty cioco, zapomniałem o nim. Bo. Morszat? Okej, nigga. Teraz pamiętam, że z każdej strony na nas wejdą. Tu już trzeba poczekać, aż będzie można strzelić. Dopiero się wtedy strzela. Dobra. A jeszcze jeden idzie. Hot. Super hot. No i fajnie, można obejrzeć sobie niektóre akcje tak zajebiście, ludzie, powiem wam, że mogą wyjść.
Nie prze... Tak jak mówiłem, 5-6 poziomów. Nie, ja dalej, przepraszam, mówię. Pomyliłem się, po prostu, wiecie, te poziomy są tak, że po prostu z tego nie liczę naprawdę. I może się wciągnąć w grę i nagram dotąd, nie chcę dalej grać, nie chcę dalej nagrywać. To jakieś krótkie odcinki, tak jak zawsze, wiecie. Zrandomowo tu można wyjść normalnie do menu, więc myślę, że odcinek mu się sprawa, jeżeli tak, stawcie 35 oczek w górę, 40 oczek w górę. Kupujcie sobie grę, jeżeli lubicie mój Last Max, to bardzo i na razie.